Jeżeli już dotarliście do tak dalekiego momentu, trochę mi się przedłużyło to nagranie, to podzielę się z Wami też kolejne dwa znaleziska, które wyglądają bardzo obiecująco. I to będzie jedno, to jest Autopartner, a drugie to firma Ferro. Cześć, witam na kanale Procent Składany. Tym razem spojrzymy sobie na spółkę Autopartner. Jest to spółka, którą prosiliście kolejny raz w komentarzach, a dodatkowo jest to spółka, którą polecałem już mniej więcej 3 lata temu, zdaje się w kwietniu 2021 roku, w filmie, który widzieliście urywek przed chwilą. Także czasami warto oglądać moje filmy do końca, bo tego typu niespodzianki mogą się tam przytrafić. No i w tym filmie, jak zwykle, pokażemy sobie krótką analizę przede wszystkim fundamentów i DCF-u. No i popatrzymy sobie na prezentację, jak ta spółka się rozwija historycznie i sprawdzimy sobie, czy warto w tą spółkę dalej inwestować i jeżeli tak, to w jakiej sytuacji, czy w jakich pod jakim warunkiem. Także zainteresowanych zapraszam na dalszą część. Najpierw może popatrzmy sobie, jak ta spółka sobie radzi. Kiedy popatrzymy ostatnie pół roku, czy tam co się stało w tym roku, no to mamy tutaj stratę 7%. Ale moim zdaniem nie warto zupełnie patrzeć na tego typu krótkie okresy. Lepiej cofnąć się troszkę dalej, właśnie o rok czy 5 lat i zobaczyć, co ta spółka robiła. I tu widzimy, że jest no po prostu fenomenalny zwrot. Jeżeli sobie popatrzymy od momentu, w którym ja się zainteresowałem tą spółką, czyli gdzieś zdaje się w kwietniu, mamy tutaj 130% zwrotu mniej więcej, a na szczytach nawet jeszcze było troszeczkę lepiej, około 150, także spółka naprawdę dała zarobić od czasu, kiedy zacząłem na nią patrzeć. No i teraz trzeba się zastanowić, czy mamy szansę na dalsze tego typu wyniki, czy nie. No i tak jak zazwyczaj radzę zaczynać od raportów finansowych. Tak, tutaj mamy całkiem niezłe prezentacje inwestorskie i w zasadzie te same informacje można wstępnie sobie już podpatrzyć tutaj. Oczywiście dalej, jeżeli spółka okaże się dla Was interesująca, to moim zdaniem konieczne jest, żeby te raporty sobie poczytać. No i tutaj mamy właśnie taki dobry przykład, gdzie możemy porównać sobie, co spółka pokazywała w 2019, czy tam w 2020 roku za rok 2019 i teraz, co pokazuje za cały 2023. I to jest, przypomnę, tuż przed wynikami za pierwszy kwartał 2024 roku, także bardzo szybko po publikacji tego filmu będziemy mogli sobie popatrzeć, jak się mają te wyniki już w nowym roku. No ale zacznijmy sobie tutaj parę slajdów takich, powiedzmy, średnio interesujących o zarządzie i tak dalej. No i mamy tutaj właśnie podstawowe informacje w 2019 roku i co mamy teraz. Jakby taki sam slajd. No i tutaj widzimy, troszkę są różnice, zmienili, ale to w zasadzie cały czas nadaje się całkiem nieźle do porównania. No i w Polsce 10% mają, tak samo jak mieli 3 lata temu. No, także nie ma tutaj wzrostu, jeżeli chodzi o polski rynek, za specjalnie, jeżeli chodzi o udziały w tym rynku, ale rynek rośnie, najprawdopodobniej dlatego mogą się pochwalić większymi przychodami na tym rynku. Tak czy siak pokazują tutaj, że właśnie w wielu krajach operują i jak sobie porównamy, to widzimy, że tutaj coraz więcej dodają, powiedzmy, nowych lokalizacji do swoich rynków, na których faktycznie zarabiają pieniądze. Co tutaj ciekawego w tym nowym roku pokazali, no to tutaj można sobie prześledzić, jak wygląda ten ich model biznesowy. Generalnie no, tutaj chyba nie ma jakiejś szczególnej filozofii, jest to spółka, która po prostu sprzedaje części do samochodów, ale warto sobie podpatrzeć, jak to dokładnie działa i też możemy sobie tutaj potem spojrzeć faktycznie, jaką mają tą sieć partnerską, sieć dystrybucji, a tutaj w tym roku pokazują właśnie, kto jest klientem. No i tu jest też spora różnica między eksportem a
rynkiem polskim. Także to wszystko warto wiedzieć, kiedy podejmujemy decyzję na temat tego, czy inwestujemy w daną spółkę, czy nie. Także no tutaj widzimy, kiedy eksportują, idą do hurtowników raczej, a w Polsce zdecydowana większość to są pojedyncze warsztaty, też może te zrzeszone i sklepy stacjonarne. Także no jest to bardzo transparentnie tutaj pokazane i gdzieś też był właśnie, a tutaj porównują, chwalą się, jak od 15 roku generalnie pokazują wzrosty od IPO, czyli kiedy pierwszy raz weszli na giełdę. No i przede wszystkim tutaj się chwalą ponad 10-krotny wzrost, jeżeli chodzi o cenę akcji, czyli zwrot dla akcjonariuszy tak naprawdę. No to jest coś niesamowitego. Właśnie 10-krotne zwroty ponad. Jeżeli kupilibyśmy w IPO za 2 zł, teraz możemy sprzedać za ponad 10-krotność. No i to się nie bierze znikąd. Jeżeli popatrzymy na zyski, też one rosną mniej więcej 10-krotnie, nawet lepiej. No i tutaj właśnie mamy tą podstawową zasadę inwestycji, że jeżeli spółka, czyli biznes, którego akcje kupujemy, czy małe udziałiki, radzi sobie dobrze, to wtedy te udziałiki też będą radzić sobie dobrze i rynek będzie je najprawdopodobniej wyceniał adekwatnie do tego, jak radzi sobie biznes. No i są takie rzadkie okazje, kiedy faktycznie rynek nie wycenia ich adekwatnie i wtedy możemy od czasu do czasu znaleźć szansę na jakąś właśnie taką inwestycję, która nam może przynieść duże zwroty. Albo jeżeli na wczesnym etapie podejmujemy ryzyko, inwestując w małą spółkę, wtedy też mamy spore szanse, ale one są związane właśnie z bardzo dużym ryzykiem, bo oczywiście nikt nie zna przyszłości, nie jest to łatwo przewidzieć, czy spółka sobie poradzi, czy zbankrutuje, jak będzie sobie no, dawała radę w otoczeniu rynkowym. Oczywiście w każdym takim biznesie na pewno mamy do czynienia z konkurencją, jeżeli nawet jest jakiś rynek, który początkowo jest łatwy. Bardzo szybko na pewno pojawi się konkurencja, która chce z tego łatwego pieniądza skorzystać. No nie mówię, że tutaj te części zamienne to akurat jakiś łatwy rynek, ale generalnie, jeżeli jakaś spółka sobie radzi przez krótki okres, nawet może nie być tej konkurencji za dużo, ale prędzej czy później okaże się, że są ludzie, którzy są w stanie skopiować albo nawet ulepszyć model biznesowy i radzić sobie jeszcze lepiej. Także no, to jest ogromne ryzyko, o którym musimy wiedzieć, zdawać sobie z niego sprawę, kiedy decydujemy się inwestować w pojedyncze spółki. No i tu mamy też pokazany przez ten czas, jak taki ekwiwalentny slajd, jak rośnie im tutaj ta sieć dystrybucyjna, filie, no i pokazują już teraz, że mają też właśnie w Czechach nowe jakieś oddziały w tym czasie. No, trzeba by spojrzeć troszkę dalej w przeszłość, żeby konkretnie dowiedzieć się, kiedy to było. Szczerze mówiąc, nie sprawdziłem. W każdym razie widać, że rosną nie tylko na papierze, ale faktycznie jest tak, że są w stanie rozwijać się także, jeżeli chodzi o fizyczne lokalizacje, ale wiemy też z tej prezentacji, że bardzo dużo mają przychodów generowanych przez internet, co jest lepszym, powiedzmy, modelem biznesowym o tyle, że jest łatwiej skalowalny. A co więcej, jest to powiedzmy mniejsze, jest to model biznesowy, który generuje mniejsze koszty. Tak? Także w tym wypadku mają tą sieć fizyczną, bardzo dobrze rozwiniętą. Jest to powiedzmy taki klient, ten zakład reperujący, który faktycznie musi być no, obecny fizycznie jako klient, ale ten klient bardzo łatwo może, powiedzmy, przez internet sobie te części zakupić. I teraz, jeżeli macie jakieś samochody w Polsce, zazwyczaj, kiedy idziecie do mechanika, on sobie szybko sprawdzi na jakiejś stronce, czy Autopartnera, czy Intercarsa, czy gdzieś, czy są części zamienne i ma je
bardzo często tego samego dnia. Czyli jak rano sprawdzi, często tak jest, że mają dostawy powiedzmy jakoś po południu i są w stanie nie tylko zamówić, odebrać, ale jeszcze naprawić samochód w przeciągu jednego dnia. Dzięki właśnie temu, że tego typu firmy istnieją. No i proszę, tutaj w tych tabelach mamy bardzo ładnie pokazane, plus na wykresach, jakie faktycznie były te wzrosty rok do roku. Tutaj mamy taki dołek w pewno związany z pandemią, no ale generalnie rosną bardzo, bardzo ładnie, około 30% marże brutto też mają całkiem przyzwoitą, bo jest to też około 30%. Czyli przypomnę jeszcze raz, Warren Buffett twierdzi, że około 40% takiego marginesu to już wskazuje na jakąś przewagę konkurencyjną. No tutaj ciężko powiedzieć, czy ta spółka ma jakąś przewagę. Raczej bym się tego nie spodziewał za bardzo, ale tak czy siak spółka jest w stanie bardzo, powiedzmy, z sukcesem konkurować. No i mamy tutaj też pokazane, co się składa na te koszty, czyli przede wszystkim mają koszty tego, co sprzedają, a potem mają SG&A, tak zwane, czyli te podstawowe koszty sprzedaży. No i tutaj tak zwane, powiedzmy, marże z działalności operacyjnej też są bardzo istotne, bo tutaj pokazują tyle, ile faktycznie ta spółka jest w stanie wycisnąć, kiedy już popatrzymy sobie na wszystkie te koszty, czyli z podstawowej działalności mają około 8-9%. Było troszkę lepiej, troszkę gorzej, no ale generalnie taka średnia wartość, i to później po już opodatkowaniu, tak dalej, wszystko przekłada się pomału na zyskowność netto. No i tej zyskowności netto w procentach mają właśnie też czasami 8, czasami 4. Teraz najświeższy okres to jest te 6% mniej więcej, czyli nie są to wyniki jakieś oszałamiające, no ale to taka branża, powiedzmy. Nie jest to software, gdzie przypomnę, te wyniki netto mogą być bardzo łatwo dwucyfrowe i wysoko dwucyfrowe, także też w zależności od modelu biznesowego. Także to może dać nam pogląd poniekąd na ogólnie, jakim dobrym czy niedobrym biznesem jest ogólnie biznes sprzedawania części zamiennych do samochodów w taki sposób, jak tam właśnie na tym modelu biznesowym w prezentacji można było sobie zaobserwować. Także no, nie jest to model, powiedzmy, oszałamiający, ale jak widać, spółka radzi sobie mimo wszystko całkiem nieźle. No, następne miejsce, gdzie należy sobie spojrzeć, no to jest bilans. No i w bilansie mamy po kolei pokazane tutaj bardzo ładnie. Zaczynamy od tych najbardziej płynnych składników, czyli jest to tak naprawdę gotówka, czy tam jakieś krótkoterminowe inwestycje. Przypomnę też, krótkoterminowe są takie, które można by zlikwidować, upłynnić w przeciągu roku albo mniej. No i tu mamy 37 milionów. No, nie jest to za dużo, szczerze mówiąc, jeżeli sobie popatrzymy na kapitalizację tej spółki, bo tutaj z tego co pamiętam jest to około powyżej 3 miliardów. Zaraz możemy sobie sprawdzić, ale no, jest to znikoma wartość, jeżeli chodzi o faktycznie kapitalizację tej spółki. Są takie spółki, gdzie gotówka to jest i połowa kapitalizacji. Także no, nie jest to pod tym względem zbyt dobrze i widzimy tutaj olbrzymią wartość, jeżeli chodzi o zapasy, tak? Czyli mają, powiedzmy, zamrożone w częściach miliard złotych. Jest to bardzo, bardzo dużo. No i widzimy, że rośnie też bardzo szybko. No ale tutaj, podobnie jak wspominałem, w przypadku spółki Toja, to nie są, nie wiem, marchewki czy ryby, nie zepsują się, raczej te części no, nie pójdą na zmarnowanie, prędzej czy później raczej się uda je sprzedać i to wtedy spowoduje, że właśnie ten miliard będzie przemieniony na przychody.
No i dalej, jeżeli sobie popatrzymy, zawsze warto popatrzeć na to goodwill albo inne intangibles, czyli nienamacalne składniki księgi. No i tutaj mamy też pomijalną wartość, czyli na plus. Dalej, jeżeli sobie popatrzymy, to warto spojrzeć na długi. No i tych długoterminowych mają 100 milionów. No i też teoretycznie jest to nie najmniej i też rośnie, powiedzmy, ale nie ma tutaj tragedii, szczególnie jeżeli popatrzymy sobie na wartość księgi i tak dalej. Bardzo pozytywnie też wygląda to ta pozycja retained earnings, czy ogólnie, jeżeli chodzi equity, czyli ta wartość, która tak naprawdę jest dla akcjonariuszy, czyli ta wartość, którą my jako akcjonariusze posiadamy. Czyli to jest tak naprawdę różnica pomiędzy wszystkimi obligacjami a całą wartością spółki, tak? Czyli to jest jakieś tam przybliżenie tego, ile spółka może być tak naprawdę warta. No i później mamy to, co też lubię na to zawsze patrzeć, czyli ten pozycja net debt, czyli dług netto. I tu są wzięte pod uwagę wszystkie obciążenia takie długowe, leasingi, nie leasingi. No i tu widzimy, że już tego jest sporo więcej niż ten tylko długoterminowy. I tutaj mamy prawie też pół miliarda. Także no, myślę, że nie jest to jakaś bardzo duża czerwona flaga. No ale tak jak mówię, warto wiedzieć, że to jest. Także moim zdaniem ta księga nie wygląda źle. No, jeżeli chodzi o tą gotówkę, to jest jedyny taki z mojej perspektywy trochę problematyczny aspekt, no ale jak widać, nie jest to nic nowego. Od wielu lat tego typu sytuacja się utrzymuje i póki co jakich problemów z tego nie ma, ale ja osobiście wolę inwestować w spółki, które mają tą sytuację nieco bardziej po bezpiecznej stronie, jeżeli chodzi o pozycję gotówkową. Następnie należy sobie popatrzeć na przepływy finansowe. I tutaj kolejny raz bardzo fajna zaleta tej platformy, jak tutaj jest to powiedzmy zrozumiale pokazane. I cash flow pokazuje się od samej góry, mamy wyniki netto, czyli dokładnie to samo, co w rachunku zysków i strat pokazujemy na samym dole, i tutaj mamy to na samej górze. Od tego zaczynamy, i potem dodajemy do tego amortyzację. I amortyzacja to jest taki koszt, który się tylko wykazuje powiedzmy na papierze, a w takiej przepływach gotówkowych to się nie pokazuje, ponieważ to już było zapłacone wcześniej, i tutaj mamy tylko pokazane to jako utratę wartości tego, co już kupiliśmy. Powiedzmy, mija czas, te rzeczy są mniej warte. No, ma to swoje, powiedzmy, uzasadnienie, szczególnie w taki sposób, że kiedyś trzeba będzie te rzeczy odnowić, kupić nowe, nie wiem, maszyny, fabryki, sklepy, tak dalej, tak dalej. No i to są takie rzeczy, gdzie mamy właśnie CapEx i na to wydajemy capital expenditure. To są właśnie tego typu rzeczy, które są inwestycjami, i te inwestycje są potem poddane tej amortyzacji, czyli co roku jakiś tam procent trzeba odpisać w rachunku zysków i strat. No i co tutaj widzimy? To jest moim zdaniem bardzo dobrze pokazane. Siła jakby tej firmy, bo duża część tego zysku netto faktycznie przekłada się tutaj na ten free cash flow. I co widzimy, to nie jest tak, że ta spółka sprzedała nagle bardzo dużo wcześniej zakupionych materiałów, bo widzimy, że cały czas te zapasy rosną. Czyli to oznacza, że to nie jest tak, że kupili za pół bańki i sprzedali za pół bańki i dzięki temu mają teraz duże przepływy, tylko kupili, sprzedali za pół bańki i dokupili za pół bańki i jeszcze więcej, tak? Czyli zmiana, rzeczy oczywiście te pół bańki, mówię, że to jest z palca wyssane dla przykładu, ale kupili więcej niż sprzedali. I mimo to te przepływy finansowe są bardzo, bardzo silne z działalności operacyjnej. I później od tych przepływów z działalności operacyjnej odejmujemy CapEx, czyli właśnie wydatki na podtrzymanie i na rozwój działalności, czyli właśnie, no mówię, nowe hale magazynowe, inwestycje.
I tutaj potem mamy wolne przepływy finansowe i widzimy bardzo, bardzo duża ta pozycja, ale też warto pamiętać, że tutaj należy to rozpatrywać w dłuższym terminie. Także tutaj mamy jakby to podwojone, bo ostatnie 12 miesięcy jest tyle samo, co za cały rok 2023. To się zmieni teraz, jak jutro czy tam pojutrze opublikują wyniki. No ale to trzeba sobie uśrednić. Czyli tutaj mieliśmy ile tam 140 na minusie, potem 140 na plusie, potem znowu minus, no i teraz znowu plus. Także jak uznamy to na średnią, to wtedy widzimy, że tak naprawdę ta zmiana w pozycji gotówkowej nie jest taka duża. Także te jednoroczne, takie bardzo silne przepływy, wolne przepływy finansowe zbyt dużo nie znaczą tak naprawdę. Tylko jeżeli sobie uśrednimy przez dłuższy okres, to wtedy mamy taki lepszy pogląd, jak ta sytuacja wygląda. No i tu mamy powiedzmy taki artefakt tego, że te sprawozdania robi się co roku, a tak naprawdę nie wiem, może trzeba by to przedłużyć, żeby tak naprawdę móc z tego wyłuskać jakąś informację, która de facto jest dla nas istotna. No i no mówię, to wszystko widać przede wszystkim w tej pozycji gotówka z działalności operacyjnej. No i teraz, czy jak są te ujemne, to musimy się tym martwić? No to jest pytanie, z czego to wynika. No i tutaj wynika przede wszystkim właśnie z bardzo dynamicznie rosnących pozycji zapasów, czyli oni po prostu się towarują. To jest najwyższa, no i tutaj te accounts receivable, czyli ile ludzie muszą im zapłacić, czyli tutaj też jest taka znowu artefakt tych firmowych rozliczeń, bo to są po prostu rzeczy, które oni już dostarczyli, wykonali, ale jeszcze nie dostali gotówki za to, tak? Czyli już mają sprzedane w tym okresie i to jest pokazane w konkretnym okresie na rachunku zysków i strat. Z założeniem, że oni faktycznie dostaną tę gotówkę. No a tutaj pokazujemy, odejmujemy to od wyniku netto, ze względu na to, że ta gotówka jeszcze faktycznie do kasy nie wpłynęła. No i to też widzimy, co roku w zasadzie mają to na minusie. Ale no mówię, trzeba na to spojrzeć w kontekście tego, jaki to jest biznes i czym ta spółka się zajmuje, jak to ogólnie wygląda. Także moim zdaniem. Z uwagi na to, że wiemy, jak rośnie ta pozycja zapasów, nie jest to problem. I tak naprawdę, gdyby przestali tak dynamicznie rosnąć, zabezpieczać się, pewnie te przepływy byłyby znacznie, znacznie wyższe. Gdyby te wszystkie wydatki, zwiększone wydatki na budowanie zapasów, no nie były tam, tylko byśmy mieli wtedy dodatkowe 200 czy 50 czy ileś tam milionów w zależności od roku. No ale to może powodować powiedzmy jakieś problemy, nie wiem, z dostępnością, czyli oni to robią na pewno, no zakładam, że mają to przemyślane. Kupują ten towar, żeby na przykład za każdym razem w przeciągu jednego dnia być w stanie dostarczyć do tych zakładów. Czyli no poniekąd ma to sens i z uwagi na to, że się rozwijają, to też ma to sens. Gorzej by było, gdyby już ta spółka nie rosła i nie wiem, wtedy mógłby to być jakiś problem czy oznaka tego, że nie są w stanie sprzedawać, ale oni sprzedają coraz więcej, no i mają coraz większe te zapasy, ale no moim zdaniem jest to uzasadnione póki co. No następne, na co można sobie patrzeć i to jest też bardzo ważne, to jest właśnie return on equity, czy return on capital i tutaj naprawdę dwucyfrowe zwroty to jest świetnie, a tu mamy wysokie dwucyfrowe zwroty, powiedzmy powyżej 20%, naprawdę świetne. I tutaj, jeżeli sobie popatrzymy na to, co wcześniej wspominałem, to też jest widoczne w tym quick ratio i to jest właśnie stosunek zasobów do zobowiązań. I tutaj, jeżeli to jest poniżej jednego, to znaczy, że spółka może wpaść w kłopoty. No i tu mamy, powiedzmy, od wielu, wielu lat tego typu sytuację. No ale jeżeli już patrzymy na current ratio, czyli tutaj mamy wszystkie te current assets do current liabilities, czyli generalnie są to wszystkie przychody,
te receivables i tak dalej podzielone przez, bo spółka tak samo ma, dostaje już towar, za który jeszcze nie zapłaciła, tak? Czyli tutaj już mamy powyżej dwóch, także no, nie jest to jednoznaczne, no i też z uwagi na to, jak spółka sobie radzi, ma na pewno zdolność do zaciągnięcia długów, także nie spodziewałbym się, żeby to faktycznie mogło wpędzić tą spółkę w kłopoty, ale no też jest to jakiś tam czynnik, powiedzmy, ryzyka. Generalnie przyjmuje się, że bezpiecznie jest mieć powyżej jednego to quick ratio. Można też sobie popatrzeć na taki czynnik, powiedzmy, który może wpłynąć na naszą decyzję, czyli strukturę akcjonariatu. No i tutaj widzimy, ten założyciel, prezes cały czas ma bardzo, bardzo duże udziały, co może sugerować, że będzie właśnie kontynuował działanie w jak najlepszym interesie akcjonariuszy, bo to jest jakby działanie w jego najlepszym interesie. Co jeszcze można spojrzeć, to są te raporty bieżące, czyli jakieś akcje na, przepraszam, jakieś działania na akcjach przez insiderów. No i tutaj mamy jakieś tam rzeczy w 22. Zdaje się, że przenieśli całe swoje udziały, ten prezes, założyciel przenieśli na jakąś tam fundację, czyli pewno jakaś optymalizacja podatkowa na przyszłość. I niedawno tutaj mamy jakiś wiceprezes zarządu. Jest wyszczególniony tutaj, że coś sprzedał. I to było teraz w 23 roku na poziomie 28-27. Nie są to chyba jakieś kolosalne ilości, także zawsze na to trzeba patrzeć, powiedzmy, nieco z przymrużeniem oka, ponieważ sprzedawać można z tysiąca różnych powodów. Warto bardziej patrzeć na jakieś transakcje, kiedy insiderzy kupują solidnie, no bo kupuje się w zasadzie tylko w jednym, z jednego powodu, żeby zarobić pieniądze, a sprzedać można, nie wiem, cokolwiek, chciał jacht kupić, pojechać na wycieczkę, nie wiem, cokolwiek. Zawsze można tego typu akcje sprzedać, nie tylko dlatego, że spółka jest, powiedzmy, wyceniana za drogo i trzeba szybko uciekać. Także no, zbyt dużo tego nie ma, na szczęście. No i tak jak mówię, cały czas ten prezes jest największym akcjonariuszem, co może też być dość istotne dla nas. No i na koniec przypomnę kolejny raz, jeżeli jesteście zainteresowani inwestycją w jakąś, którąkolwiek ze spółek notowanych na giełdzie, moim zdaniem obowiązkowo trzeba przeczytać sprawozdanie finansowe. I tutaj mamy bardzo, bardzo szczegółowo, bardzo dużo informacji podanych na talerzu, tylko trzeba się do tego przyłożyć, przeczytać. I można się dowiedzieć sporo o kredytach, jakie mają właśnie, z czego to wynika, że mają te kredyty, w jakim banku i tak dalej, kiedy trzeba je spłacić. Można się dowiedzieć o różnych ryzykach. Są tutaj podane też szczegóły związane, powiedzmy, z obciążeniami na jakieś rezerwy dla pracowników, ryzyko właśnie płynności. Tutaj mamy podane, tak, ryzyko kredytowe, rynkowe. Nie będę się tutaj o tym rozpowiadał za dużo. Tą lekturę zostawiam właśnie dla Was indywidualnie, żeby faktycznie to przeczytać. I mamy też na przykład ryzyko płynności, o którym wspominałem, jak oni je mitygują, powiedzmy. No i też tu są jakieś o kredytach, o wojnie na Ukrainie, także no mówię, to jest coś, co trzeba sobie moim zdaniem koniecznie przeczytać, zanim zdecydujecie się zainwestować, i najlepiej czytać nie tylko ten jeden, ale czytać też poprzednie, zacząć może od tych prezentacji, ale koniecznie spojrzeć na te raporty, żebyście wiedzieli, w co inwestujecie, bo tylko wtedy możecie mieć jakieś tam przekonanie, że no nie spanikujecie w sytuacji, gdy będzie jakaś przecena na rynku, tak? Można sobie właśnie w głowie różne scenariusze przeprowadzić, co by się stało, gdyby ta spółka z tych 20 kilku spadła nagle na 10 złotych za akcję. No, co wtedy robić? No i tylko wtedy, jeżeli znacie dużo szczegółów na temat spółki, wtedy macie szansę
żeby no nie wpaść ofiarą paniki. Trzeba wiedzieć, czy ta spółka jest zagrożona bankructwem, czy nie, co się stanie z długami, jak powiedzmy ta spółka może reagować, jak będzie wyglądała sprzedaż. No, jest tysiąc rzeczy, tysiąc takich pytań, które należy sobie zadać, zanim zainwestujemy, bo trzeba brać pod uwagę, że jakiś kolejny krach na giełdzie kiedyś się pojawi. Nie wiemy kiedy, nikt nie wie. Jeżeli ktokolwiek wam kiedykolwiek mówi, że wie, to jest najlepszy sygnał, żeby przestać taką osobę słuchać i skupić się na tym, co naprawdę wiemy, czyli na faktach, na wynikach, na oszacowaniu jakichś tam perspektyw na przyszłość, bo to ma szansę jakoś doprowadzić nas do miejsca, w którym faktycznie będziemy w stanie podejmować rozsądne decyzje inwestycyjne. Także to by było na tyle w tym filmie. Moim zdaniem spółka jest przynajmniej bardzo, bardzo dobrym kandydatem, żeby ją obserwować i patrzeć, co się dzieje. Ja póki co siedzę cały czas na ławce rezerwowych. Ta spółka nie jest w moim portfelu. No, jest to powiedzmy jakiś tam, jeżeli patrzymy na zwroty, które ta spółka uzyskała, jest to powiedzmy jakiś tam błąd może, czy po prostu no, nie zdecydowałem się, nie byłem przekonany. Ja szczególnie nie byłem przekonany z uwagi na tą znikomą dywidendę. Na polskim rynku akcji ja raczej no, podejmuję takie decyzje, które są raczej po tej bezpiecznej stronie. Czyli jeżeli spółka mnie przekonuje nawet przy zerowym wzroście, mimo tego, że rośnie, to zakładam, że tego wzrostu nie będzie już dalej. I jeżeli patrzę na dywidendy, no to jest to taki dodatkowy argument, że okej, na poziomie powyżej tych 5% ciężko się spodziewać, żeby te dywidendy były, a to oznacza, że jak cena akcji przy powiedzmy dywidendzie 1 zł, jeżeli cena akcji jest dyszkę, no to wtedy oznacza, że ta dywidenda jest na poziomie 10%. No i raczej się spodziewam, że byłoby to zbyt atrakcyjne, szczególnie jeżeli nie ma jakichś no, takich poważnych czerwonych flag, jeżeli chodzi o spółkę. No to mówię, raczej się spodziewam, że cena akcji by dążyła do tego, żeby tą dywidendę utrzymać w granicach 5%. Także, no mówię, ja obserwuję tą spółkę od dawna i czekam, aż cena powiedzmy będzie no, po prostu niższa. I mogę się na tym przejechać, tak jak się przejechałem na Dino, nie zainwestowałem, mimo że wiedziałem, jaka była cena, przegapiłem ten moment, bo zdaje się, Dino w pewnym momencie doszło do 240, co było taką ceną, przy której ja bym chciał wejść, ale nie wiem, to było bardzo na krótko po tych moich analizach i no, nie byłem w stanie potem już wejść. Także no, teraz cały czas ta spółka bardzo, bardzo szybko rośnie, te wszystkie efekty inflacyjne też na Dino bardzo pozytywnie wpłynęły, powiedzmy, jeżeli chodzi o nominalnie ile złotówek im przepływa do kasy. Także, no, tak jak Dino, tak jak tutaj, jest to powiedzmy jakaś tam przegapiona okazja, no ale trudno, nie straciłem na tym pieniędzy, tak? Pieniądze na giełdzie można stracić tylko w takim wypadku, kiedy kupimy akcje, one polecą na łeb, na szyję i my wtedy sprzedamy. Wtedy de facto tracimy na giełdzie. A jeżeli się nie zainwestowało, wtedy się nic nie traci. Jest to jakaś tam przegapiona okazja, ale to nie jest strata. Także to by było na tyle z mojej strony. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że taki materiał Wam się przyda. I do zobaczenia następnym razem.